Szanowni Państwo, rozpoczynamy tutaj od sprawy, która wydaje się zdumiewająca z punktu widzenia obowiązującego w Polsce z pewnością od roku 1989 prawa do wolności posiadania. Mamy sytuację, proszę Państwa, z Krapkowic, gdzie pan, proszę się przedstawić tutaj. Marek Tomaszewski, prezes Zakładu Mechanicznych Zampa w Krapkowicach. Od wielu lat znakomicie rozwija działalność gospodarczą, tworząc miejsca pracy w Krapkowicach. Natomiast w sąsiedztwie jego biznesu swoją działalność gospodarczą prowadzi firma, która zlokalizowana jest w tym miejscu. Widzimy to na zdjęciu zrobionym z kamery drona. Proszę Państwa, z punktu widzenia własności, ja może troszkę obrazowo powiem, o czym będziemy rozmawiać. Gdybyśmy mieli tutaj swoją posesję, domek jednorodzinny i obok zamieszkałby sąsiad, to proszę Państwa, dziś mówimy o problemie takim, że sąsiad, mając drogę dojazdową wytyczoną, od wielu lat wjeżdża na naszą posesję ciężkimi tirami, prowadzi do dewastacji tej drogi, nie ponosi żadnych kosztów, ani portierni, ani wymiany nawierzchni, o których Pan zaraz będzie tutaj mówił, konserwacji, które idą w dziesiątki tysięcy złotych i jeszcze w tym momencie, nie przestrzegając wyroków, które są korzystne z punktu widzenia wstrzymania tej dzikiej sytuacji, rości sobie prawa ukarania Pana kwotą dziennie 11 tysięcy złotych za to, żeby ta sytuacja mogła trwać. Proszę Państwa, to zdjęcie jest bardzo istotne, ponieważ widzimy, że przedsiębiorca, który funkcjonuje tutaj, może wjeżdżać od ulicy Opolskiej ulicą Wierzbową. I tu widzimy, to zdjęcie jest bardzo znaczące, ponieważ widzimy tutaj samochód osobowy, ale widzimy tutaj również wywrotkę. Droga jest utwardzona, bez problemu można wjeżdżać tutaj, by wjechać na teren tej nieruchomości. Ja za chwilkę oddam Panu głos i włączę materiał, który zarejestrowaliśmy w dniu wczorajszym z ekipą Krzysztofa Rutkowskiego. Wjechaliśmy tutaj od portierni samochodem właśnie w miejsce, gdzie powinna ta droga funkcjonować dla tego przedsiębiorcy. Ten przedsiębiorca prowadzi specyficzną działalność, produkuje trumny. Powinno być to wszystko pod bardzo wysokim nadzorem. Natomiast okazuje się, że to, co dzieje się z punktu widzenia prawa w województwie opolskim, jest tylko i wyłącznie prześladowaniem przedsiębiorcy, który chce rozwijać swoją działalność, który chce działać zgodnie z prawem. Ja włączę w tym momencie ten film. Zobaczycie Państwo, że można dojechać do tej posesji, a Pan przedstawi cały problem z punktu widzenia prawa, bo to jest dla nas istotniejsze. Żyjemy w państwie prawa, przestrzeganie obowiązuje każdego, a nie może być tak, że sędzia, który w tym momencie z niewiadomych przyczyn sprawą zajmuje się od wielu lat różnymi wątkami, które Pan tutaj zaraz przedstawi, jeśli chodzi o zaskarżenia i tak dalej, w tym momencie kończy swoją działalność karaniem Pana jako właściciela. Sytuacja absolutnie zdumiewająca. Proszę bardzo o przedstawienie problematyki z punktu widzenia, dlaczego ta sytuacja ma miejsce i kto jest winny temu, co się dzieje. Szanowni Państwo, właśnie, proszę. Ja zostałem prezesem Zampapu SA w 2011 roku. I konflikt z firmą Ergopak, z panem Tomaszem Dygą i Janem Dygą, trwa już 6 lat. Pan Jan Dyga nabył swoją nieruchomość od przedsiębiorstwa państwowego Zakładów Mechanicznych Zampap, kiedy jeszcze były to zakłady państwowe, jako wydzielona działka. Wtedy nie protestował. W księgach wieczystych pisze, że jest to samodzielna nieruchomość. Nie protestował. Miał dojazd zapewniony od ulicy Wierzbowej. Kiedyś to się nazywało droga numer 15. Tu widzimy na ekranie w tej chwili, wjedziemy w tą ulicę. I gdyby ta nieruchomość nie miała drogi dojazdowej,
to ani urząd gminy nie zatwierdziłby tego podziału, ani starostwo powiatowe też by tego podziału nie zatwierdziło. A notariusz w akcie notarialnym musiałby ustanowić służebność drogi przejazdu, bo każda działka, tak było i tak jest, musi mieć dojazd. W tym momencie tego nie było, ale droga była. Tylko że skoro pan Jan Dyga i Tomasz Dyga, firma Ergopak, przez prawie 20 lat nie użytkowali tej drogi, tam jeździły tylko ciągniki rolnicze, ta droga troszkę zarosła. Ale w tej chwili widzimy, to jest stan z dnia wczorajszego, widzimy, że stan tej drogi jest dobry, jest tak, utwardzony, można swobodnie dojechać, widzieliśmy ze zdjęć satelitarnych, czy ubiegłym, można dojechać. W ubiegłym roku gmina Krapkowice wystąpiła do firm znajdujących się w pobliżu z prośbą o zadeklarowanie współfinansowania kosztów na polepszenia tej drogi. My jako Zampart zadeklarowaliśmy się, że damy na to 30 tysięcy. Firma Ergopak Jan Dyga i Tomasz Dyga odpisała, że nie da ani złotówki. Gmina Krapkowice zamierzała kupić 2000 ton kruszywa i wysypać na tą drogę. Po deklaracji firmy Ergopak Jana Dygi i Tomasza Dygi, że się nie dołożą do tego, wycofali się z tego, dali 300 ton kruszywa. I te 300 ton kruszywa jest wysypane. My ponieśliśmy jako Zampap koszt utwardzenia, walcowania i jest to w tej chwili taki stan. Mógłby być dużo lepszy, gdyby firma również chciała, zależało jej i chciała ponieść taki koszt. Tu widzimy miejsce, gdzie z tej drogi można wjechać bezpośrednio na plac. Ten plac zaraz zobaczymy, to jest duży plac manewrowy, gdzie można wykonywać manewry dużymi ciężarówkami. Problem, którym jesteśmy uwikłani, trwał już, jak wspomniałem, 6 lat. Jest to sprawa, która się toczy w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich pod sygnaturą akt 1 NS 231 przez 12. 6 lat i nie ma rozstrzygnięcia. A problem jest banalnie prosty, bo z naszego punktu widzenia nie może się toczyć sprawa o służebność drogi koniecznej, skoro obydwa podmioty wiąże umowa cywilnoprawna, bo pan Ergopak, pan Tomasz Dyga ma z nami umowę na dojazd do swojej nieruchomości przez naszą nieruchomość w formie umowy. I sprawa powinna być rozpatrywana tylko wtedy, gdyby takiej umowy nie miał, ale on tą umowę ma. Ale sąd tego nie bierze pod uwagę. Szanowni Państwo, istotne jest to, widzimy tutaj plac, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza przez właśnie osoby skonfliktowane z panem prezesem i jego firmą. Wrócimy zaraz do zdjęcia satelitarnego. Widzimy tutaj elementy, które wstrzymują rozwój firmy tutaj pana prezesa. Chodzi o to, że miała być budowana hala do magazynowania stali. Tak. Przez upór, przez to, że nie jest sankcjonowane prawo. Chodzi o wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polski, jaki zapadł tutaj w Sądzie Rejonowym w Opolu 11 lutego 2014 roku, który gwarantował prawo do swobodnego. My jako firma czuliśmy się zagrożeni ekspansją firmy Ergopak, której jedynym celem jest to, mają działkę, która jest za mała na to, żeby prowadzić na niej działalność gospodarczą z takim rozmachem, z jakim by chcieli ją prowadzić. W związku z tym dążą do tego, żeby tą działalność gospodarczą nieodpłatnie prowadzić na naszym terenie. My się na to nie mogliśmy zgodzić. Założyliśmy sprawę sądową o naruszenie posiadania. I Sąd Rejonowy w Opolu potwierdził to i zakazał Tomaszowi Dydze i Janowi Dydze firmie Ergopak naruszania naszego posiadania poprzez parkowanie, rozładowywanie towarów na naszym terenie. Widzimy tutaj na zdjęciach, sąd rejonowy, tak, codzienność w tej firmie. Wjeżdżają tiry przez własność tutaj firmy pana prezesa. Proszę powiedzieć, ile wydaliście na te trylinki, na wzmocnienie gruntów, na to, żeby tutaj te drogi przejazdowe mogły funkcjonować? Na ulepszenie dróg około 300 tysięcy złotych. Tutaj widzimy płot i to są 3 metry, z których może korzystać zgodnie z prawem firma właśnie, która należy do pana Dygi, tak, Tomasza i do pana Jana Dygi.
Natomiast te wszystkie działania, które widzimy tutaj z udziałem tirów, są to działania bezprawne. Tak, powtórzę ten przykład. To tak jak gdyby na naszą posesję, gdzie mamy, załóżmy, domek jednorodzinny, wjeżdżały tiry i jest to absolutnie bezprawie, które jest sankcjonowane tutaj. No, prawo przez, własności gwarantuje nam konstytucja, która w moim mniemaniu jest tutaj rażąco łamane, jest to prawo. Chciałem jeszcze tutaj powiedzieć, że skoro firma Ergopak i pan Tomasz Dyga dostali nakaz naruszania naszego posiadania, zakaz naruszania naszego posiadania, to Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich i właśnie pan sędzia Marcin Ilków, który te wszystkie sprawy w tym czasie prowadził, doprowadził do takiej sytuacji, że udzielił zabezpieczenia firmie Ergopak, która pozwala mu na wszystko to, co wcześniej Sąd Rejonowy zabronił. Sąd Rejonowy w Opolu. Rejonowy i potwierdził to okręgowy. Mamy sytuację zupełnie nadzwyczajną, gdzie mamy wyrok sądu, wyrok prawomocny z Opola i bierze to inny sędzia i stwierdza, ten wyrok nie ma żadnej racji bytu, ja sobie wystawię inny i obciążę jeszcze dodatkowo pana. Proszę powiedzieć, ile dziennie pan musi zapłacić teraz, żeby sąd funkcjonowało prawo, które ten sędzia... Sąd nałożył na nas grzywnę 15 tysięcy złotych za każde naruszenie. Dziennie? Za każde naruszenie. Pierwsze 15 tysięcy złotych pan Jan Dyga i Tomasz Dyga już od nas ściągnęli, bo sąd nakazał. Dwa następne wnioski leżą już w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich o kolejne 30 tysięcy. Sąd również nakazał nam, najpierw pozwolił nam budować magazyn stali, o czym chciałbym powiedzieć. Zaraz pokażę ten magazyn stali jeszcze raz. A następnie, kiedy myśmy na ten magazyn stali rozpoczęliśmy jego budowę, ponieśliśmy gdzieś kosztów około 170 tysięcy, to są koszty tylko księgowo zaewidencjonowane, nie są to koszty pracy naszych pracowników, które po prostu są kosztami stałymi. Czyli to jest ten teren, na który za unijne pieniądze miał powstać magazyn, tu jest ten teren państwa. Wstrzymano nam ten, tą budowę. Tylko dlatego, że pan Dyga, jeden i drugi, przepuszczają tiry niezgodnie z wyrokiem prawomocnym wydanym przez Sąd Opolu. Firma Ergopak i Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich wyobraża sobie, że droga dojazdowa do firmy Ergopak musi prowadzić przez środek firmy. Przez pana, firmy. Wszelkie orzeczenia sądowe, kodeks mówi o tym, że powinno to być po trasie najmniej nas obciążającej. Czyli tutaj ulica Wierzbowa. A dzieje się to zupełnie odwrotnie. Jest to po trasie najbardziej nas obciążającej, wstrzymująca nam wszelkie inwestycje. Chcieliśmy wybudować magazyn, nie możemy. Chcieliśmy wybudować halę, nie możemy. Z jednego projektu akurat firma Test, która jest sąsiednią firmą, musi zrezygnować. I przepada dotacja unijna, no ale musi, nie ma innego wyjścia. Ile osób jest zatrudnionych na państwa terenie tutaj? Na naszym terenie jest w sumie zatrudnionych 200 osób. 100 osób zatrudnia firma Test, 100 osób firma Zamba. I chciałem powiedzieć, że to są 100% umowy o pracę. Proszę państwa, rozmawiamy o skali, którą tutaj firma zapewnia jako pracodawca. To są rodziny, które funkcjonują dzięki państwa firmie. I w tej chwili działalność pana firmy jest zagrożona przez to, że sędzia tutaj ze Strzelc Opolskich zupełnie nie bierze pod uwagę prawomocnego wyroku z Opola. Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o dalszy rozwój, co oznacza wstrzymanie tych inwestycji dla was jako dla firmy? To jest stagnacja. My mamy zobowiązania biznesowe i już powinniśmy mieć wybudowaną nową halę, w której, no nie chcę tutaj mówić o szczegółach, ponieważ jest to jakaś tam nasza tajemnica handlowa, ale miały być tworzone innowacyjne produkty, do których żeśmy się zobowiązali. No niestety jest ten projekt w tej chwili bardzo mocno zagrożony. Proszę państwa, ja powiem jeszcze o jednej rzeczy. Wrócimy do tego filmu i przekażę informacje, które wynikają też z dokumentacji, którą przedłożył mi tutaj pan prezes. Widzimy firmę, która według wycen, które dostarczyła do banku BGŻ Paribas, jest warta 4 miliony złotych. Chodzi o firmę pana Dygi. Jana Dygi i Tomasza Dygi. Widzimy tą firmę tutaj na zdjęciach, które zrobiliśmy wczoraj. Proszę państwa, poprosiliśmy o to, żeby pan Tomasz Dyga w dniu wczorajszym przekazał nam nazwisko osoby, która wykonała tą wycenę na 4 miliony, ponieważ pan złożył zawiadomienie, że jest to kwota wyceny wyłudzona, a na podstawie tej wyceny
pan Dyga Tomasz i pan Jan Dyga, tak, otrzymali... To znaczy ja złożyłem zawiadomienie do prokuratury w Kędzierzynie-Koźlu o posłuszenie się sfałszowanym dokumentem w celu uzyskania korzyści, bo tak to należy interpretować. Skoro biorą kredyt i... W dolarach, tak? Tak, i który... W setkach tysięcy dolarów. I który następnie zabezpieczeniem tego kredytu jest ich nieruchomość i przedstawiają dziesięciokrotnie, przynajmniej dziesięciokrotnie zawyżoną wartość tej nieruchomości, to jest to przestępstwo. W mojej ocenie. Jak zachowała się policja? Pan zgłosił to na prokuraturę, policja podjęła czynności. Jaką przyszło pismo o umorzeniu śledztwa z prokuratury z Kędzierzyna. Byłem przejrzeć akta. No, wygląda to w ten sposób, że oprócz mojego zawiadomienia w aktach jest tylko moje przesłuchanie, gdzie byłem wezwany na policję do Kędzierzyna w celu złożenia wyjaśnień. Nikt więcej nie został przesłuchany. Czy dokumenty, na jakiej podstawie, tak jakby prokuratura, na jakiej podstawie zapadło umorzenie? Na podstawie, napisane jest tam tak, że na podstawie tego, że zwrócili się do banku z pisemnym zapytaniem, a bank nie udzielił żadnej odpowiedzi. Tak jakby prokuratura nie miała innych narzędzi, żeby zmusić ludzi do składania wyjaśnień. Czyli żeby zmusić bank do tego, żeby pokazał dokumenty, tak, dokumenty wyceny. Wczoraj pan Tomasz Dyga odmówił podania nam nazwiska biegłego rzeczoznawcy, który podpisał się i podbił pieczątką tą wycenę na 4 miliony. Proszę państwa, to jest bardzo istotne, bo kolejne zgłoszenia dotyczą faktów związanych z tą nieruchomością. Tutaj są produkowane trumny, a nie ma wody bieżącej. Firma Ergopak zajmuje się przeróbką tektury falistej. Z tej tektury falistej produkuje różne opakowania kartonowe, ale między innymi trumny kartonowe, które prawdopodobnie są używane w spalarniach zwłok. Pan złożył zawiadomienie do Straży Pożarnej i do sanepidu w tej sprawie. Zwykle, obserwujemy to w różnych miejscach w Polsce, natychmiast odbywa się kontrola, szczególnie ze strony sanepidu, jeśli chodzi o tak drastyczny kontrast pomiędzy działalnością pogrzebową czy wspomagającą przemysł pogrzebowy, a zachowaniem wymogów sanitarnych. Jaka jest odpowiedź ze strony Straży Pożarnej, jaka jest odpowiedź ze strony sanepidu, panie prezesie? Sprawa odnośnie Straży Pożarnej trwa już 5 lat i Straż Pożarna nie potrafi wyegzekwować od przedsiębiorca, daje, że tak powiem, swoje decyzje, ale one nie są realizowane i nie ma żadnej reakcji. Tak samo sanepid. Daje decyzję, nie wiemy, wystąpiliśmy z zapytaniem do sanepidu, do Straży Pożarnej, na jakiej jest to etapie, ale odpowiedzi nie mamy. Proszę państwa, czy w województwie opolskim funkcjonuje polskie prawo? Czy są przestrzegane ustawy związane z tymi wątkami, o których mówi pan prezes? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Tym bardziej proszę powiedzieć, jakie skargi, które pan złożył do sądu, zostały umorzone przez sędziego, który się tą sprawą zajmuje. Chodzi znaczy, o sędziego Marcina Ilkowa ze Strzelec Opolskich. Przede wszystkim myśmy składali wniosek o zmianę zabezpieczenia, bo to zabezpieczenie, które udzielił sąd, jest dla nas niekorzystne, natomiast jest bardzo korzystne dla strony przeciwnej. Dlatego, że gwarantuje im nieodpłatny przejazd przez nasz teren, korzystanie z tego terenu, i właściwie no to nie jest zainteresowany rozstrzygnięciem, bo ten układ pasuje, ale tylko drugiej strony. My natomiast mamy wstrzymane wszelkie inwestycje i nie możemy ruszyć z żadnym projektem, które były planowane. Złożyliśmy więc wniosek o zmianę zabezpieczenia. Niestety wniosek ten został odrzucony. Złożyliśmy następnie drugi wniosek w grudniu ubiegłego roku o zmianę zabezpieczenia. Wniosek do dzisiaj nie jest rozpatrzony, aczkolwiek sądy obowiązuje 30-dniowy termin rozpatrzenia tego wniosku, ale niestety nie jest rozpatrzony. Tu widzimy tą tekturę, która jest używana między innymi na trumnie. No, tektura, przerób tektury jest o wyższej kaloryczności, dlatego tam w takim obiekcie obowiązują większe rygory pożarowe niż w innych firmach. Ale nie ma wody. Nie ma wody. Proszę państwa, brzmi to absolutnie niedorzecznie, absolutnie skandalicznie, ale są to fakty. Budynek, które mamy zgromadzone budynek w formie również dowodu, według mnie nie jest według mnie nie jest przystosowany do warunków o podwyższonym zagrożeniu pożarowym, dlatego że i okna, i bramy nie są w klasie ogniowej, są zwykłe bramy powstawiane. Także tutaj pracuje tam kilkanaście osób.
Nie wiadomo dziś, w jaki sposób korzystają z bieżącej wody, w jaki sposób korzystają z sanitariatów, natomiast z punktu widzenia funkcjonowania prawa wszystko jest wzorowo, proszę Państwa. Tak funkcjonuje tutaj wymiar sprawiedliwości, jeśli chodzi o problem pana prezesa, który zatrudnia 200 osób. Tak. Czy są pytania w związku z tą sprawą od Państwa? Jeśli nie ma... Jak Państwo zamierzacie pomóc w tej sprawie? W tej chwili Państwo się zwrócili do Krzysztofa Rutkowskiego, zresztą zapytacie zaraz bezpośrednio, o udzielenie pełnej ochrony związanej z przestrzeganiem prawa na tym terenie, zgodnie z wyrokami prawomocnymi, jakie zapadły tutaj w Opolu. Dochodzi do prowokacji ze strony przeciwnej. Proszę powiedzieć się tutaj bardziej szczegółowo. Jeszcze chciałem tylko się odnieść do jednego. Myśmy również złożyli wniosek o zmianę sędziego, ponieważ uważamy, że sędzia, który rozpatruje tą sprawę, sprzyja stronie przeciwnej. Ja nie wiem dlaczego, ja mam takie odczucie. Wynika to ze słów, jakie padają na rozprawach, z pytań, z gestów, z adresowanych jakichś tam uwag pod moim adresem. Z tego to wynika. Oczywiście wniosek ten został przez sąd odrzucony. Przepraszam, nagle się okazuje, że kamery przestają działać, jak się rozpoczyna rozprawa. Rozpoczyna się rozprawa sądowa, sąd informuje, że nie ma nagrywania. My się po czym do sądu zwracamy o udzielenie informacji publicznej, w jakim czasie była awaria monitoringu i czy w ogóle były. Takiej odpowiedzi nie potrafimy uzyskać. W sądzie w Strzelcach Opolskich. Tak. No i zażaliliśmy oczywiście wniosek o zmianę sędziego, ale nie jest też do dzisiaj rozpatrzony i nie wiem, jakie są koleje, czy już został przekazany do Sądu Okręgowego w Opolu, czy dalej jeszcze w Strzelcach leży, nie wiem.